serdecznie w 13 odcinku Edumaniaka, który na pewno nie będzie pechowy, wręcz przeciwnie, na pewno będzie jednym z najlepszych. Będziemy mówić o książce Jeffa Kinneya, który znalazł się wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi świata według czasopisma Time i wcale nie jest autorem kryminałów, tylko dziennika cwaniacza. Twoja ulubiona książka, Kamil, tak, prawda? Tak, to jest, jak to się stało, że zaczęłaś czytać Dziennik Cwaniaczka? Rok temu pojechałem w góry z kolegą. No i właśnie on wywiózł pierwszą część Dziennika Cwaniaczka i pożyczyłem to od niego i tak mnie to wciągnęło, że zacząłem wszystkie czytać. No to ile już tych części przeczytałeś? Chyba to jest 8, ale już sam nie wiem. No i tutaj przed chwilą mi nawet mówiłeś, że to nie jest tak, że to jest raz, tylko niektóre części czytasz po 2 razy, tak? Tak, tak. Jest tak ciekawe? No jest ciekawe, jest, jest. No dobrze. Powiedz mi, o czym to jest? Jak jest takie ciekawe, to o czym to jest? Głównym bohaterem jest Greg Heffley. Mhm. No i właśnie stał się najlepszego przyjaciela, ponieważ znalazł w sobie dziewczynę. Pechowa sprawa, zwłaszcza znaczy, dla Grega. Tak, znaczy jeszcze na początku się z nim wydywał, ale cały czas był z tą dziewczyną i on strasznie się podporządkowywał do tej dziewczyny i zawsze z nią był. No tak, czyli męska przyjaźń została zagrożona. Tak, tak. I było to dla niego trudne? Trudne było życie. I w związku z tym postanowił? Szukać nowego przyjaciela. I o tym jest ta. Wiemy, Kamil, że ci się książka podoba, tak? Dlaczego? Było tam bardzo dużo śmiesznych scen. Tak. I też ciekawych zdarzeń. Które? Bo moje ulubione zdarzenie to jest magiczna kula numer 8 i chowanie w szafie. A to ja? Moja też jest chowanie w szafie. Tak. Ale też jest z diamentowym pierścionkiem Busi. O, to też była ciekawa historia. Powiedz mi, czy ważne jest dla ciebie też wielkość czcionki w tej książce? Tak, ważne jest. Na przykład, jeśli będzie to czytać przedszkolak, no to jeśli byłaby taka czcionka, no to mógłby się nie doczytać. Czyli jest taka. Krótko mówiąc, ponieważ jest duża czcionka i są rysunki. Tak. To one takiemu dziecku w swoim wieku pomagają. Kamil, masz coś, co lubisz wyjątkowo w tej serii? Tak, jedna jest bardzo nietypowa książka. Właściwie to nie można tego nazwać książką, ponieważ jest to właśnie taki jakby notes, w którym się sam uzupełnia. Na przykład tutaj można nie dokończyć komiks, można tutaj odpowiadać na pytania. Można tutaj jeszcze projektować swoją koszulkę. Tutaj. I jeszcze jest część z komiksami od głównego bohatera. Aha. I ostatnia część tej właśnie książki dziwnej, nie wiem, czy to mogę nazwać książką, jest, że można sam napisać swoją historię. Tutaj są puste kartki. I na koniec, tak jak w każdej książce, jest autorze i podziękowania. Aha. Czyli, a ty już swoją uzupełniłeś? Znaczy, połowa jeszcze historii została napisana. Kamil, jesteś właściwie, można powiedzieć, czytelnikiem, prawda? Mimo, że masz dopiero 10 lat, już bardzo dużo rzeczy przeczytałeś. Jakie książki czytałeś? Mikołajka na przykład czytałem. Całą serię przeczytałeś, tak? Tak. Świetnie. O gwiazdach sportu czytałem. Tak, też, bo interesujesz się sportem. Mhm. Czytałem jeszcze jedną książkę Kroniki Archeowej, tylko jedną, bo... Aha, ale mówiłeś mi też, że czytasz komiksy, tak? Tak, tak. Moim ulubionym komiksem jest Tytus, Romek i Atomek. Aha. Torgal taką jedną lubię. Bardzo długą książkę, taką tak. Co ostatnio Filip właśnie recenzował, też Assassin's Creed, ale wcześniejszą część jedną. Aha, i też samodzielnie już przeczytałeś, tak? Tak. Rewelacja. Czyli czytanie jest fajne? Tak. Bardzo?
Tak, mogę to potwierdzić, że jest bardzo fajna. Dziennik Cwaniaczka pewnie nigdy nie znajdzie się na spisach lektur do polskiej szkoły. Natomiast myślę, że świetnie nadaje się na prezent od wielkanocnego zajączka, jeżeli to ma być prezent dla 10-letniego chłopca. Zapraszamy do księgarni.